To jest małpa, masz rację, nie wiem czemu tu jest. No myślisz, że on się obróci do nas, czy nie? Zawołaj go. Tygrys! No popatrz, on nie chce do ciebie iść. Popatrz, jakie on ma puchate łapki. Tygrys! To nie tygrys, to Lampard. O, gdzie on poszedł? On chyba zmęczył się. Rację. Popatrz, jaki śliczny, malutki tam jest. On śmieszy się. On ten mówi nam buźką papa. Tak, on mówi buźką papa. Widziałem właśnie. Całkiem buźką mówił papa. Myślisz, że nam jeszcze raz powie papa, czy już nie? Znowu. Już idzie spać. Ojej! O! Jaki on jest zły. Halo. Hello. This is Arthur in the building. Yes. On jest zmęczył się. Tak. Jej, jaki śliczny kiciuś. Chciałbyś takiego kotka mieć? Nie, bo on może warczać. No to co? Ojej, on się jeszcze opryskuje, bo on się kąpał. Widzisz, on się kąpał i on teraz tupie i się suszy. Popatrz, jakie ma futerko mokre. A gdzie on tam polał? Schował się. Myślisz, że on jeszcze tu dalej może wejść? Tak. Popatrz, jaki śliczny. Jej, i on ma tu papier do zabawy. Widzisz, on się lubi bawić. To ma jedzonko. Aha. No ja myślę, że on siana to raczej nie je. Przyjdzie tu, czy nie przyjdzie? Przyszedł. Widzisz, on się chce z tobą bawić. Ale on by się z tobą pobawił chętnie. Pokaż, jak on by się z tobą bawił. O tak. Biegania umie. Tak, a ty byś uciekał i krzyczał? Jak byś krzyczał? Rar. Ojej. Co ty, grysu śliczny? Myślisz, że on umie ryczeć? Nie umie. Ja myślę, że on umie, ale on wie, że tu jest szkło i ty i tak się nie będziesz bawił. Popatrzymy, czy on tu przyjdzie. Popatrz, znów przyszedł do nas. Wiesz, jak on cię lubi, pomachaj mu. Powiedz mu cześć. Będę cześć, śliczny tygrysu. Ojej. Wiesz, on myślał pewnie, że to jest jedzonko, to tylko zabawka. On myślał, że to... To wy, mama? On myślał, że w sklepie jest jedzenie. Dobra, powiedz mu papa. Pa. Już idziemy.